Jesteśmy na naszym pierwszym wyjeździe w tym roku. Szok, jest już połowa maja, a to dopiero nasz pierwszy wyjazd. Jako cel obraliśmy sobie Podlasie, a konkretnie Tykocin. Idziemy właśnie przejście po tym małym miasteczku, dowiedzieć się co nieco o jego historii, o zabytkach. Summer's day in Shepherdstown, an eagle in a thermal is a circle around like a tire on a bike rolling down Columbus Street. Tykocin to niewielkie 2000 miasteczko, jest jednak tu kilka miejsc, które warto odwiedzić, a my pokażemy wam 9 takich miejsc. Numer 1. Zamek. Zamek w Tykocinie jest jednym z najmłodszych w Polsce. Ma zaledwie 11 lat. Obecny zamek jest trzecim wybudowanym w tym miejscu i powstał na fundamentach poprzednich budowli. Znajduje się tu hotel oraz restauracja, a całość jest w pełni prywatną i inwestycją. Podczas zwiedzania zamku dowiesz się o historii miasta. W muzeum znajduje się wiele eksponatów wydobytych podczas niedawnych prac archeologicznych. Numer 2. Wielka synagoga. Przed wojną znaczną część populacji Tykocina stanowili Żydzi. Jedną z głównych atrakcji miasta jest Wielka Synagoga. Znajduje się ona w centrum dawnej dzielnicy żydowskiej. Synagoga w Tykocinie jest jedną z najstarszych w kraju i drugą co do wielkości. Jej wnętrze robi wrażenie i jest zdecydowanie inne niż to znane nam z katolickich świąt. Numer 3. Kościół Trójcy Przynajświętszej. Kościół w Tykocinie robi wrażenie swoimi rozmiarami. Powstał on w XVIII wieku, przy dużym rynku w głównej części miasta. Numer 4. Wiatrak Koźlak. Spacerując uliczkami Tykocina, warto przejść się obok zabytkowego wiatraka. Budowano go w 1887 roku i jest zachowany w bardzo dobrym stanie. Niestety nie uratowały się jego łopaty. Obecnie na teren wiatraka nie da się wejść, ale jest warto go zobaczyć choćby z zewnątrz. Numer 5. Pomnik Orła Białego i Urząd Miasta Tykocin. Uliczkami Tykocina warto się po prostu przespacerować. Jednym z miejsc, do których warto trafić, jest pomnik Orła Białego i zadbany Urząd Miasta. Numer 6. Duży Rynek. To główny plac miasta. Jest bardzo ładnie zagospodarowany, zachował się jego dawny, trapezowy kształt. Otoczony jest zabytkowymi domkami. Na samym rynku jest bardzo zielono i kwieciście. To dobry punkt, aby zacząć zwiedzanie miasta. Numer 7. Zespół klasztorny Bernardynów. Obiekt powstał pod koniec XVIII wieku z inicjatywy Jana Klemensa Branickiego. Podobnie jak w przypadku kościoła, do jego budowy wykorzystano cegły z dawnego zamku. Klasztor posiada bardzo ładnie zagospodarowane ogrody. Numer 8. Kiermusy. Będąc w Tykocinie, warto wybrać się poza granicę miasta. Polecamy odwiedzić niedaleką wieś Kiermusy. Znajdziesz tam ostoję żubra, Muzeum Oręża, które wygląda jak zamek. Jest tu też karczma, panuje tu niesamowicie sielski klimat. Numer 9. Pętowo, europejska wieś Bociania. Jest to gospodarstwo agroturystyczne, w którym da się poczuć klimat Podlasia. Znajduje się tu kilkadziesiąt gniazd bocianów, które można obserwować. To już koniec naszego subiektywnego zestawienia miejsc w Tykocinie, które powinieneś zobaczyć. Jeżeli ci się podobało, wesprzyj nas, subskrybuj nasz kanał, zostaw łapkę w górę, pomóż nam się rozwijać. To tyle, dzięki.